Life Master, sztuka tworzenia epickiego życia. Czyta Dawid Piątkowski. Sekret przebudzonego życia skrywa się w codzienności. Sztuka polega na dostrzeżeniu piękna tam, gdzie wcześniej go nie widzieliśmy. Na przyciąganiu wartościowych ludzi, przeżywaniu wspólnie epickich przygód i doświadczeń. To styl życia, w którym zakochałem się bez granic. Wierzę, że nurt Life Mastery ma moc, by zmienić świat. Napędzany wizją doskonałości, postanowiłem, że zacznę realizować najskrytsze marzenie. Z dnia na dzień wybrałem się w podróż na Mauritius, rajską wyspę, która zmieniła mnie na zawsze. Gdy wróciłem, poprzysięgłem sobie, że mój pobyt na tej planecie będzie inspiracją i przykładem dla kolejnych pokoleń mojej rodziny. To idea, której poświęciłem się całkowicie. Zapraszam Cię do mojego świata, gdzie magia życia. Przenika się z rzeczywistością. Sztuka tworzenia epickiego życia. Projekt Life Mastery to świadome podjęcie decyzji, aby wieść życie marzeń w każdym aspekcie. To chirurgiczne planowanie nie tylko odległych celów, jakimi są marzenia, ale również rocznych, miesięcznych i codziennych priorytetów. Przeżywanie każdego dnia tak, jakbyśmy chcieli go przeżyć. Dostrzeganie piękna tam, gdzie wcześniej go nie widzieliśmy, a wszystko po to, by ostatecznie realizować marzenia. Wieść takie życie, w którym nie żałujemy, że zmarnowaliśmy czas, to wizja doskonała, całkowicie nierealna dla ludzi żyjących nieświadomie. Wierzę, że nadchodzi najlepszy czas dla ludzkości. Samokontrola, realizowanie ambitnych projektów, perfekcyjne relacje w rodzinie to nie koniec naszych możliwości, to zaledwie solidny fundament. Na którym możemy w spokoju, świadomie tworzyć i doświadczać niezwykłych, epickich chwil. Sprawiać, że zwyczajność będzie godna podziwu. Odkąd jestem świadomy, stałem się bezwarunkowo szczęśliwy, mam wspaniałą rodzinę, osiągnąłem wiele sukcesów i tysiącom osób pomogłem zostać lepszą wersją siebie. Jednak dalej czułem pewien niedosyt, bo wiedziałem, że coś mi umyka. Chodziło o radość doświadczania chwili obecnej. Postanowiłem, że najwyższy czas pójść dalej. Długo zastanawiałem się, co zrobić, aby moje życie było doskonałe w każdym aspekcie. Sekret projektu Life Mastery leży w ludzkiej woli i umiejętności jej kontrolowania. Nieodparte pragnienie przeżywania życia na własnych warunkach, stworzenia wyjątkowości w prostocie, to najwyższa sztuka. Wszystko może być zwyczajne i proste, lub niesamowite i magiczne. Ta sama sytuacja czy miejsce może nas nudzić lub zachwycać. Tajemnica tkwi w mocy naszego postrzegania i jego manipulacji. Sztuką jest docenić wzrok, jakbyście wcześniej byli ślepi, sprawić, aby każdy dzień przeżywać, jakby był ostatnim, świadomie i z premedytacją wyciskać sok z chwili obecnej, być oddanym uczniem i zarazem mistrzem tu i teraz. Wierzę, że i ty odnajdziesz sposób na przebudzenie się. Z szarego snu, w którym scenariusz pisany jest przez przypadki i zrządzenia losu. Wszystkie moje poprzednie dzieła służyły wyzwoleniu się z łańcuchów przeszłości, manifestujących się w postaci niechcianych nawyków, reakcji, emocji i myśli. Ten etap już jest za nami. Dziś idziemy krok dalej. Chcemy więcej od życia, ponieważ rozumiemy Jego ulotność, pragniemy lepszej przyszłości dla naszych potomków i dajemy im przykład własnej przemiany osobistych dokonań i niezwykłych doświadczeń. Dobrze wiesz, że to najwyższy czas, by podjąć odważną decyzję i zacząć wieść życie, marzeń w każdym aspekcie. To jest Twój czas. Każdy dzień jest niezapisaną kartą Twojego dzieła. Spraw, aby Twoja historia była inspiracją dla następnych pokoleń. Zapraszam Cię do mojego świata. Proszę usiąść wygodnie i postaraj się poczuć całym sobą, Jakie emocje mi towarzyszyły podczas wszystkich podróży? Świadomie wprawiaj się w wybrane stany, następnie potęguj je i pozwól się porwać przygodzie. Miłego słuchania. Przebudzenie. Czym jest życie po przebudzeniu? Może najpierw czym nie jest. Rozejrzyj się dookoła i dostrzeż, jak wygląda system. Polityka, szkolnictwo, opieka zdrowia. I mentalność mas. Już na pierwszy rzut oka wiele fundamentalnych spraw nie funkcjonuje tak, jak powinno. Źródło wszystkich problemów leży w sercach i umysłach nieświadomych ludzi. Powszechny brak właściwych wzorców, wiedzy i mądrości jest przyczyną nieszczęścia, braku poczucia snu, strachu, obaw i racjonalnych zachowań. Kłótni, rozstań, a nawet wojen. My, ludzie, mamy w sobie niewyobrażalny potencjał, jednak coś go blokuje, tłamsi i zabija. Jako przedstawiciele najinteligentniejszego gatunku na tej planecie, często nie zachowujemy się tak, jakbyśmy faktycznie nimi byli. Czas, by zerwać łańcuchy przeszłości i wyzwolić się spod okupacji niewiedzy, głupoty. I nieświadomości. Możemy już zawsze być szczęśliwi, realizować każdą wizję, jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i wieść fenomenalne życie. Mamy potencjał, jednak jak go odblokować, by ostatecznie się przebudzić? Kiedy patrzę na otaczających mnie ludzi, robi mi się smutno. Żal mi osób, które czują gdzieś głęboko w sercu, że są nieszczęśliwe, brak im sensu. I nie panują nad emocjami. Gdy czasem zerknę na wiadomości w telewizji, nie chce mi się wierzyć, że od tylu lat są pokazywane głównie negatywne informacje. Przecież to programuje ludzkie umysły. Seriale w telewizji są oparte na irracjonalnych zachowaniach, chorych emocjach, braku mądrości i zerowej świadomości, a młodsi i starsi oglądają, szkoda mi wszystkich nieświadomych ludzi. Którzy chodzą do pracy jak roboty, spędzają w bezwartościowym kieracie 8 do 12 godzin dziennie, nie zdając sobie kompletnie sprawy z tego, że życie ucieka im przez palce. Żyjemy w niebywałej erze, ponieważ jeszcze nigdy wcześniej nie było swobodnego dostępu do informacji. Dziś wystarczy telefon i internet, aby mieć dostęp do wiedzy i mądrości najwybitniejszych ludzi na świecie. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Niestety mentalny beton zalewa umysły ludzi już od najmłodszych lat. Siejemy w głowach strach, i nie rozwijamy zdolności kontrolowania emocji, brak umiejętności odróżniania opinii od faktów, brak świadomości, jak realizować marzenia, brak, 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 jedna wielka nieświadomość. Co się stało, że się przebudziłem z koszmaru? Który śni większość ludzi na naszej planecie. Miałem szczęście, moje przebudzenie było w 100% skutkiem poznania przypadkowych ludzi i doświadczeń życiowych. Gdybym miał uprościć formułę, która prowadzi do Nirwany, oświecenia czy przebudzenia dla tysięcy osób, to wymieniłbym następujące tajniki. Po pierwsze, sztuka zadawania pytań. Wewnętrzne dialogi są kluczem do mądrości. Kim jestem? Jaki jest sens życia? Co chciałbym osiągnąć? Jak chciałbym przeżyć życie? Co chciałbym po sobie pozostawić? Jak chciałbym, żeby wyglądał mój dzień? To kilka fundamentalnych pytań, które musisz sobie postawić, a następnie znaleźć w sobie determinację, by odnaleźć na nie odpowiedzi. Niezależnie od tego, jak dużo czasu będziesz potrzebować, wnioski. Posłużą za drogowskazy. Najważniejsze, żeby nie krążyć jak małe dziecko w mgle. Im wcześniej będziesz wiedzieć, kim jesteś, czego chcesz od siebie i życia, tym prędzej zaczniesz wieść fenomenalne życie. Bądź ciekawy i podejrzliwy, analizuj, podważaj oraz wyciągaj wnioski. Ponad wszystko, nie poddawaj się, zanim nie uzyskasz satysfakcjonujących odpowiedzi. Po drugie, samo doskonalenie. Gdy ukończyłem tradycyjną szkołę, rozpoczęła się najpiękniejsza podróż mego życia. Zacząłem się uczyć rzeczy, które mnie fascynują i powodują u mnie dreszcze. Ucząc się każdego dnia z książek i internetu, przyspieszyłem znacznie proces mojego dojrzewania, zdobywania wiedzy i mądrości. Dzięki wybitnym osobowościom ze świata duchowości, rozwoju osobistego. Oraz ludziom sukcesu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, zacząłem, jak oni, wieść fenomenalne życie na wielu polach. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc darowana w wywiadach, wykładach i książkach. Edukacja jest kluczem do sukcesu. To fundament, którego zbudowanie znacznie przyspieszy proces stawania się lepszym człowiekiem i pozwoli wieść wymarzone życie. Po trzecie, żelazne postanowienie Musisz odnaleźć coś, co sprawi, że staniesz się wierny swoim postanowieniom. Jednych do działania i samodyscypliny, motywuje piękna wizja przyszłości, rodzina, czy najsilniejsza ze wszystkich, desperacja. Twoim celem jest odnalezienie w sercu mocy, która sprawi, że zaczniesz przeżywać swoje życie tak, jakie sobie zaplanujesz. Zdecyduj świadomie. I nie pozwól, by ktokolwiek oderwał cię od obranego kursu, w szczególności ty sam. Pozwól swojej wyobraźni poszaleć, twórz wizje, których nie ogranicza społeczeństwo, rodzice czy znajomi, bądź odważnym bohaterem swojej historii. Gdybyś wiedział, że możesz osiągnąć wszystko i na pewno ci się uda, jak chciałbyś, żeby wyglądało twoje życie? Co chcesz po sobie pozostawić, gdy odejdziesz z tego świata? Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie na co dzień? Jak możesz połączyć wybrany sposób życia z pracą? Które cele i marzenia chcesz zrealizować w pierwszej kolejności? Jak chcesz żeby wyglądał twój plan dnia. Nie musisz od razu znać odpowiedzi. Ważne, że w umyśle zostało zasiane ziarno ciekawości. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, silnego poczucia, że musi być coś więcej niż zwykłe życie, wiary we własne możliwości, że mimo przeciwności dasz radę. Zanim sam się przebudziłem, nie wierzyłem w siebie, a moja wyobraźnia była bardzo ograniczona. Miałem nadzieję, że wszystko się dobrze poukłada. Wierzyłem, że dam radę. Dziś wiem, że wszystko jest możliwe. Nikt nie musi mnie do tego przekonywać. Dlatego nie trać czasu tak jak ja i uwierz w siebie już dziś. A zobaczysz, jak magiczne może się stać Twoje życie. Sztuka Dostrzegania Magii. Gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Jedyne, co nas interesowało, to zabawa. Mogliśmy się bawić całymi dniami. Nawet obiad nie był wystarczającą motywacją, by wracać do domu. Oddawaliśmy się chwili obecnej, bez opamiętania. Byliśmy całkowicie tu i teraz. Kolejnym etapem było szukanie aprobaty u rówieśników. Chcieliśmy być lubiani, bo kto by nie chciał, poszukiwaliśmy bratni i duszy, z którą moglibyśmy podbić świat. Wraz z wiekiem naszą uwagę przyciągała płeć przeciwna. Mogę się założyć, że emocje, jakie towarzyszyły ci w chwili pierwszego zakochania, pamiętasz do dziś. Nie zawsze te związki były najmądrzejsze, ale na pewno warte doświadczenia. Przeżywanie każdego dnia, każdej chwili z ukochaną osobą, uskrzydlało nas. Czuliśmy te piękne emocje każdym centymetrem naszego ciała. Gdy kończymy etap szkolny. Najczęściej rozpoczyna się pogoń za różnymi zachciankami materialnymi. Lepsze ciuchy, gadżety, wakacje, samochód czy mieszkanie. To tylko kilka setek zachcianek i obiektów pożądania. Dlatego postanowiliśmy iść do pracy, której nie lubimy, gdzie często przysiąkamy negatywnymi emocjami i zarażamy się przeciętnością od innych ludzi. Z każdym rokiem stajemy się coraz bardziej bezpłciowi szarzy i ponurzy, jakby ktoś wyssał z nas życie. Czujemy coraz większą potrzebę zarabiania pieniędzy, które poprawiają nam samopoczucie podczas zakupów. Zapominamy wtedy, że to nie o posiadanie fajnych rzeczy chodzi, bo one najzwyczajniej w świecie nudzą się, ale wtedy jeszcze tego nie widzimy. Nikt nam tego nie powiedział, dobrze nie wytłumaczył. Wtedy przychodzi moment, w którym dochodzimy do wniosku, że nie chcemy tak żyć, zaczynamy się troszkę rozwijać, czytać mądre książki, inspirować treściami znalezionymi w internecie, dociera do nas, że to marzenia są w życiu najważniejsze, realizujemy je jedno po drugim, od zakupu wymarzonego samochodu, zegarka, wymarzonych wakacji, po magiczne doświadczenia, jak skok ze spadochronem, czy wejście na Kilimandżaro. Mimo, że zrealizowaliśmy większość marzeń, dalej czujemy, że coś jest z naszym życiem nie tak. Zaczynamy rozumieć, że proporcje się nie zgadzają. Chore jest, żeby pracować w okropnej pracy przez wiele miesięcy dla krótkiej chwili osiągnięcia celu. Okazuje się, że to nie realizowanie marzeń jest najważniejsze, ale podróż do celu. Sztuka Life Mastery. Jest świadomym powrotem do czasów dzieciństwa. Sekret tkwi w patrzeniu na świat oczyma dziecka, w dostrzeganiu piękna tam, gdzie na pierwszy rzut oka go nie widać. Dziś, 11 września 2017 roku, wydarzyło się coś wyjątkowego. Tato, 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 co się stało? Wypadł mi ząbek mleczny. Zobacz, zobacz, zobacz. Ale super, pokaż szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Szczęście i radość mojej kochanej córeczki udzieliły się również mnie. Zaraziła mnie swoim entuzjazmem, mimo że moje ego szeptało mi do ucha. I co z tego? Czemu się tak podniecasz? Przestań krzyczeć. To nie pozwoliłem sobie na wypowiedzenie tych bezdusznych, automatycznych myśli. Teraz rozumiem, że piękno i magie życia. Możemy dostrzegać wszędzie. Jestem pilnym uczniem otaczających mnie przyjaciół i przede wszystkim mojej kochanej córeczki. Moje życie zatoczyło krąg. Na nowo muszę nauczyć się, dostrzegać magię. Na szczęście mam najlepszą nauczycielkę na świecie. Gdy stajemy się dojrzali, to jakie emocje odczuwamy, patrząc na świat, przyrodę, ludzi, rzeczy, sport, pracę. A nawet pogodę zależy bezpośrednio od naszych doświadczeń życiowych oraz tego, kto i gdzie nas wychowywał. Ocena wymienionych przykładów byłaby różna dla każdego nieświadomego człowieka. Dlatego, gdy dwóch ludzi patrzy na przykład na obraz damy z łasiczką Leonarda da Vinci, jeden może się zachwycać każdym detalem, śnić o nim, analizować dniami i nocami, co wielki twórca miał na myśli. Malując swe dzieło. Drugi zaś patrzy i nie rozumie, co w nim takiego wyjątkowego. Będąc nieświadomy zjadaczem chleba, jesteś skazany na przypadkową ocenę tego, co jest fajne i nie, piękne i brzydkie, niezwykłe i zwykłe. Skoro nasze oceny i emocje z nimi związane są zależne od tego, gdzie się wychowywaliśmy oraz od naszych doświadczeń życiowych, to może mamy w sobie moc by świadomie dostrzec piękno tam, gdzie wcześniej go nie widzieliśmy. Pamiętam doskonale, jak sam byłem nieświadomy. Wstawałem rano, szedłem do pracy, coś tam porobiłem, wracałem do domu, pooglądać telewizję i szedłem spać. Zero magii i jakiejkolwiek mistyki. Nie byłem wdzięczny za to, że mam szczęśliwą rodzinę, jestem zdrowy, czy że nie mam żadnych poważnych problemów. Nie dostrzegałem, że sam fakt życia, oddychania i poruszania kończynami jest nieprawdopodobny. Nie dostrzegałem wielu rzeczy. Byłem niczym robot, który po prostu jest. A to, że jestem człowiekiem, mam wolną wolę i mogę tworzyć rzeczy, które sobie wyobrażam, to przecież normalne. Gdy doznałem duchowego przebudzenia. I udało mi się uwolnić swój umysł od schematów i automatycznych ocen i interpretacji? Odkryłem, że wszystko jest niesamowite i magiczne. Mogę zarządzać swoim ciałem, wstać i robić, co chcę. Zanim o tym pomyślę, mogę poruszać swoimi dłońmi. Dla większości ludzi to banał, ale tak nie jest. W tamtym czasie naszła mnie kolejna refleksja. Czy mogę dowolnie zmieniać emocje? Na przykład patrząc na zachód słońca? I tak oto w prosty sposób otworzyły się dla mnie drzwi. Nie dość, że wszędzie dostrzegam piękno i majestat, to w dodatku nauczyłem się potęgować te emocje. Aby zmienić niechciane nawyki, patrzenia jak zombie na cokolwiek, na przykład na deszcz, potrzeba woli i pragnienia, aby deszcz nas nie irytował, tylko wprawiał w nastrój do tańca. Wystarczy bardzo tego chcieć, a będziesz w stanie zmieniać interpretacje oraz świadomie potęgować wybrane emocje. Umysł działa w bardzo prosty sposób. Jeżeli każesz mu poszukiwać np. koloru czerwonego, już po chwili zaczniesz go wokół siebie dostrzegać znacznie więcej. Nagle będzie go więcej i więcej. Możesz również nakazać mu potęgować barwę. Wpatrując się nawet w krótką chwilę w kolor czerwony, będzie on stawał się z każdą sekundą coraz intensywniejszy. Dlaczego tak się dzieje? Bo tak zdecydowałeś. Tak samo się dzieje w każdej innej sytuacji. Będąc w kinie, możesz się szybciej i bardziej wzruszyć czy rozbawić. Patrząc na zachód słońca, możesz odczuwać jego majestat, piękno i siłę. Wchodząc do salonu samochodowego, Dostrzeżesz ile miłości i pasji musiał włożyć projektant, by stworzyć tak doskonałą linię pojazdu. Idąc na kolację ze swoją kobietą, zadbasz w każdym szczególe o swój wygląd i zamówisz najlepszy stolik, na którym będą się palić świece. Jadąc na wakacje, wybierzesz takie, o których marzysz, a nie tylko te, które najbardziej się opłaca. Gdy Twojemu dziecku wypadnie ząb, przeżyjesz to tak. Jakbyś sam miał niespełna 7 lat. Sztuka tworzenia epickości. Nieświadomi ludzie przechodzą przez życie niczym zombie. Postępują tak, jakby byli nieśmiertelni. Z początku wydaje im się, że wszystko robią właściwie. Bo wybierają utarte i bezpieczne szlaki, nie wychylają się przed szereg i starają się być normalni. Przykładów nie musimy daleko szukać, bo gdy patrzymy na naszych rodziców lub dziadków, często kręcimy głową z niedowierzaniem: jak można chodzić do nudnej i nierozwojowej pracy przez większość życia i każdy dzień spędzać przed telewizorem lub sprzątając? Z biegiem lat wyrastamy ze spontaniczności, radości i szczęścia, a nasze dusze zaczynają pomału gnić. Uśmiercamy to, co w nas najcenniejsze zachwyt chwilą i otaczającym nas światem. Pamiętam w swoim życiu dwa momenty, kiedy zaczynałem nieświadomie dziadzieć i pomału przeobrażałem się w zombie. Gdy byłem przystojnym młodzieńcem, który niedawno zdobył prawo jazdy, Poznałem piękną kobietę, która pewnego poniedziałku o godzinie 23:37 zapytała mnie: Jedziemy gdzieś? Ale gdzie? Przecież wszystkie restauracje są zamknięte, wszystko jest pozamykane. Po prostu pojeździć, lubię to. Mój nieświadomy umysł nie potrafi tego pojąć. Jak po prostu pojeździć bez celu? Tak, mam na to ochotę. Nie wierzyłem w to, co słyszałem. Mój mózg nie nadążał. Wydawało mi się, że ta śliczna istota zwariowała. Bo co to za przyjemność jeździć bez sensu po mieście? Myślę szybko i intensywnie, po czym odpowiadam. Okej, okay, chodź, idziemy. Widzę niesamowitą radość na jej twarzy, której nie potrafię zrozumieć. Jadę tylko po to, by sprawić jej przyjemność. Teraz to przeanalizujmy. Czy zachowałem się jak ktoś, kto chwyta życie i robi magiczne rzeczy? Doświadcza życia w sposób epicki? Nie. Zachowałem się jak zgrzybiały rodzic, który na wszystko potrzebuje dostać logiczną odpowiedź. Miałem ledwo dwadzieścia parę lat, a moja dusza i serce już były tak zakażone. A co pomyślisz o mojej dziewczynie? Widać, że jeszcze nie uszło z niej życie. Chwyta je niczym małe dziecko, w pełni nieświadomie, ale stworzyła wyjątkową i epicką chwilę. Teraz wyobraź sobie, że dostroiłbym się do jej fali i od razu bez słowa pognalibyśmy przed siebie, jadąc gdzieś daleko i zapominając o Bożym świecie. Romantyczne, wzniosłe, spontaniczne, szalone, piękne. To się nazywa ogólnie rzecz biorąc. Life Mastery. To nie tylko projekt, ale także ideologia, nurt, styl życia, w którym zakochałem się bez granic i który postanowiłem zaadaptować, aby zarazić nim świat. Kolejnym momentem, w którym złapałem się na tym, że zaczynam zmieniać się mentalnie w bezdusznego i niewzruszonego wyjątkowością życia starszego pana, była chwila małej przerwy w okresie, w którym bardzo dużo pracowałem. Nie tak dawno był czas, w którym moje finanse rodzinne były dramatyczne. Uznałem zatem, że poza całodniowymi zajęciami ze sportowcami, nocą będę pisał książkę. Tak się zapędziłem. W ciągu trzech lat napisałem cztery książki i odniosłem wiele sukcesów z nimi związanych. Jednak w pewnym momencie zrozumiałem, że od lat nie robiłem niczego dla siebie nie doświadczyłem niczego fajnego Pewnego wieczoru moją uwagę przykuła pięcioletnia córka którą wszystko fascynuje która ciągle się bawi i śpiewa jest przy tym tak szczera i autentyczna że aż łezka się wokół kręci Przypomniałem sobie wtedy po co tak naprawdę żyję Czułem że muszę coś zmienić w swoim życiu wiedziałem że lata lecą a ja zachowuję się jak stary pryk. Potrzebowałem czasu i odpowiedniego otoczenia, żeby się przełamać i wyjść z rutyny dziada. Wtedy przypadkiem odświeżyłem znajomość z Kubą, który jest ambasadorem idei Life Mastery. Każdy dzień spędzony z nim był magiczny. Często wpadałem do niego na obiad, bo Skubaniec tak gotuje, że trudno to opisać słowami. W każdą potrawę wkłada serce i za każdym razem stara się być jeszcze lepszy. Uczy się od najlepszych na świecie: z internetu i książek. Stale wyznacza sobie coraz wyższe standardy. Żeby była jasność, Kuba nie jest kucharzem. Gotowanie to tylko jego pasja. To, że każde danie jest niesamowicie pyszne, to jedno, ale cała oprawa jest jeszcze bardziej wzniosła. Dekorowanie talerza. To również jego konik. Do czego zmierzam? Nieświadome zombie ugotowałoby rosół, schabowego i ziemniaki z surówką. A wystarczy się czasem trochę postarać, poduczyć, by stworzyć coś wyjątkowego. Dlaczego nie robić tego na co dzień? Nawet chociażby gotując. Kuba kocha również kobiety. Poziom rozpieszczania ich ma opanowany do perfekcji. Pyszna kolacja, świece zapalone we wszystkich pomieszczeniach, szampan i truskawki. Dlaczego, po co? zapytałoby bezduszne zombie. Ego w tym momencie może ci podpowiedzieć, tyle zachodu, trzeba więcej czasu na ugotowanie. Bez sensu palić świece i bez przesady z truskawkami. Umysł zombie jest w stanie zrozumieć to dopiero, gdy sam odczuje life mastery. Musi tego doświadczyć na własnej skórze, inaczej nigdy nie pojmie tej tajemnicy. Może to być przejechanie się wymarzonym Mercedesem, który został stworzony z sercem i z ucieleśnieniem wizji doskonałości. Może to być podarowany kwiat, który został zerwany przez nasze dziecko z pola, spacer po parku zamiast siedzenia przed telewizorem, napisany odręcznie list zamiast e-maila. Śpiewanie podczas jazdy samochodem zamiast ponurego stanu stand by zawieszonego umysłu, skakanie z klifu do wzburzonego oceanu, zamiast robienia zdjęć z góry. Możemy oglądać zachód słońca z balkonu i powiedzieć, że był ładny. Fajnie, ale co, gdyby przygotować koszyk przysmaków, zabrać koc, głośnik i pojechać na pobliskie jezioro i celebrować jak promienie słońca. Mienią się na tafli wody, w tle leci nasz ulubiony utwór, a kubki smakowe są wręcz głaskane przez różne wspaniałości. Chodzi o stworzenie wyjątkowej i w razie możliwości niezapomnianej chwili. To właśnie Kuba, to właśnie sztuka tworzenia epickości, której doświadczyłem w pełni, przebywając z nim. Sztuka ta wymaga praktyki, poświęcenia. I wyjścia poza strefę komfortu. By sprawiać radość bliskim, musimy dać z siebie troszkę więcej. Wtedy odczują, jak bardzo nam na nich zależy. Sami będziemy dzięki temu szczęśliwi, bo nie ma nic piękniejszego, niż sprawiać radość rodzinie, ukochanej osobie czy przyjaciołom. Ja już podjąłem decyzję. Chcę, żeby każdy dzień mojego życia był magiczny i wyjątkowy. Ważne jest ciągłe poszerzanie horyzontów. Poprzez eksplorację nowych pasji i unikalnych doświadczeń, aby stawać się mistrzem życia na wielu płaszczyznach, stwórz swój własny obraz, Life Mastery. Podróżuj i odkrywaj, do czego tak naprawdę jesteś zdolny. Odważ się żyć na własnych zasadach. Niech porwie Ci przygoda stań się świadomym, twórcą epickiego życia. Czytał Dawid Piątkowski.